Trafiam w kaczkę i kaczka spada. Spadła w trawę, zniknęła. No to teraz mój pies, który z wyciągniętą w ręce kaczką, powinien wyskakiwać dopiero wtedy, kiedy ta kaczka spadnie w trawę. Czyli psu, w mózgu psa, po rozpoczęciu gry ustawiam w wyglądzie ukryj. Także start i psa nie ma. Kaczka jest. No i właśnie, kaczka jest w jakimś takim miejscu, które tutaj się znajduje. Powiedzmy, że kaczkę chciałbym, żeby zawsze startowała w tym miejscu przy rozpoczęciu gry. Czyli zmieniam sobie ruch. Idź do tej wartości, której ją teraz ustawiłem. No i teraz moja kaczka po spadnięciu znika. Włączę grę jeszcze raz. Kaczka trafia tutaj. No więc tak, moja kaczka spada do samego dna i wtedy powinna jakoś zawiadomić psa, że już jest w trawie. Do tego celu wykorzystam wysyłanie komunikatów. Czyli w zdarzeniach mam nadaj komunikat. Ja sobie tu zmienię na komunikat o nazwie. OK. Kaczka w momencie, kiedy spadła w trawę i została ukryta, nadaje komunikat. Tak jakbym krzyknął w pokoju właśnie, spadłam w trawę. W tym momencie pies, który będzie nasłuchiwał, że ten komunikat się pojawił, będzie mógł się wyłonić z trawy razem z trzymaną w ręku kaczką. Czyli wewnątrz psa, w zdarzeniach, kiedy otrzymam komunikat, spadłam w trawę, co pies powinien zrobić? Pies powinien zrobić w wyglądzie. Pokaż się, no, na jakiś powiedzmy czas, czyli powiedzmy na sekundę i potem oczywiście znowu się ukryć. Sprawdzę, jak to działa. Psa nie ma, zastrzeliłem kaczkę, kaczka spada. Pies wyskoczył, zniknął. Do tego dołożę oczywiście jeszcze dźwięki, ale na razie tak. No, jakie tu widzę niedoskonałości? Moja kaczka dość długo przebywa w stanie postrzelonym. To powinno być zdecydowanie krótsze. Tu jest czekaj jedną sekundę, czyli kaczka trafiona, czekaj sekundę, co jest bardzo długo i kaczka zaczyna spadać. Ja bym tu dał krótszą wartość 0,5 na razie, czyli pół sekundy. Zwracam uwagę, że tutaj jest pół, ponieważ jest to standard amerykański. Także nie piszemy 0,5, tylko 0,5. Uruchamiam grę. Trafiam kaczkę. No, już zdecydowanie krócej. Może jeszcze zejdę z tym do 0,4 albo 0,3, czyli jeszcze mniejszą wartość. 0,3 sekundy. O! OK, kaczka przez chwilę była trafiona, do tego dojdzie oczywiście odpowiedni dźwięk i zaczyna spadać. No to spadanie też nie jest rewelacyjne. Powinna spadać szybciej, poza tym powinna spadać z przyspieszeniem ziemskim. No albo z jakimś przynajmniej przyspieszeniem. Jeżeli zrzucam coś z góry na dół w rzeczywistym świecie, to spada w ten sposób, że spada coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, ponieważ ziemia to przyciąga i następuje tak zwane przyspieszenie ziemskie. Czyli moja kaczka nie powinna spadać o minus 1, tylko powinna spadać o minus 1, powiedzmy minus 2. Oczywiście przyspieszenie ziemskie no, ma jakąś tam wartość, można by to przeliczać, ale powiedzmy, że no, jakoś sobie tam to po prostu mniej więcej zrobimy. Czyli tak, dane, utwórz zmienną, prędkość spadania. No, dostępną może tylko dla duszka kaczka. OK. No i na samym początku, kiedy duszek kliknięty, ustawiam prędkość spadania na minus 1 i w to miejsce wstawiam prędkość spadania. Co się teraz stanie? Nic się nie stanie. Zero zmian. Kaczka będzie dokładnie w ten sam sposób reagować. Klikam, prędkość spadania minus 1 jest cały czas. No i kaczka spada z prędkością minus 1. Ale co mogę teraz zrobić? Mogę przy każdym kroku spadnięcia wstawić zmień prędkość spadania
o minus 0,5 na przykład. I teraz kaczka zaczyna spadać już z przyspieszeniem pewnym. Już doleciała prędkość spadania do minus 13 wtedy, kiedy już była na dole. Tak, jeszcze jedna próba. Spada coraz szybciej, bo przy każdym spadnięciu o 0,5 przestawia się prędkość spadania. Na minusie, ponieważ spadamy w dół, zmieniamy y o minus, no to moje coraz większe minus, coraz szybciej spada w dół. Osiągnąłem to, co chciałem, że kaczka spada, pies wyskakuje, super. No to teraz ukryję tą prędkość spadania. To mi tutaj nie jest potrzebne, czyli odhaczam prędkość spadania. Już jej nie widać, ale jest, cały czas jest, działa tak samo, kaczka spada. Co teraz bym zmienił? Moja kaczka za chwilę będzie latała. Prawo, lewo, góra, dół, no system latania opracuję za chwilę. W związku z tym moja kaczka może na przykład spaść w tym miejscu, a pies i tak wyskoczył w tamtym. Czyli trzeba by uzależnić w jakiś sposób miejsce wyskakiwania psa od miejsca spadnięcia kaczki. No i to jest troszeczkę trudniejsze, ale da się zrobić. Utworzę zmienną, która będzie dostępna dla wszystkich duszków. Czyli będzie zmienna Y kaczki. Nazwę ją X, bo chodzi mi o ustalenie w osi X, czyli w poziomych koordynatach, X kaczki. I moje X kaczki jest dostępne dla wszystkich duszków. I teraz, w momencie, kiedy kaczka nadaje komunikat spadłam w trawę, to jednocześnie ustawia wcześniej, zanim nada komunikat, X kaczki na swoje X. Współrzędna X. Czyli wewnątrz mózgu kaczki jestem teraz. Ustawiłem zmienną X kaczki na współrzędną X, która została odczytana z parametrów kaczki. Ponieważ jest to zmienna dostępna nie tylko dla kaczki, ale dla wszystkich duszków, no to pies również będzie mógł z niej skorzystać. Czyli wewnątrz mózgu psa, wtedy kiedy mam, że otrzyma komunikat spadłam w trawę, muszę ustawić jego X, czyli ustaw X, tym razem psa, bo jestem w miejscu mózgu psa, na co? Na te X kaczki. Tak? I proszę bardzo, próba. Trafiam kaczkę. Pies pojawił się w tym miejscu. X kaczki było 20, jak widać na ekranie. Trafić. I pies wyskoczył w tym miejscu, gdzie powinien.